jak on mógł mi to zrobić? Marian, co ty gadasz? Jak tobie mógł to zrobić? Przecież ty tylko dla niego pracował, a ja... Co? Ja przecież on był moim mężem! Jezu! On był moim przyjacielem! Rozumiesz? Jak on mógł mnie zostawić samego z tym wszystkim? I tak sobie po prostu spierdolić do domu pana! Robert... Stój! Gdzie ty idziesz? Przecież to ja wracam do swojego domu sam. No? Przecież nie możemy tam razem wejść. Bo ty jeszcze nie wiesz, skąd. Musisz chwilę odczekać. Ale co, gdzie mam czekać? No Marian, no co? Mam zaczynać żałobę po mężu? Pod latarnią, jak jakaś dziwka? A za ten murek idź tam. Sam idź pod murek. Oj, jeden. Jan. On naprawdę nie żyje? Nie wiem. Ale nie oddycha od 20 minut. A co on robi w naszej łazience? Oglądał. Co? Kawerki, bo robią remont z Weroną. Mu się podobają, że takie mają wzory. Się mu nasze podobały? To ja go zabiłam. Co? Lokówką. Zostawiłam włączoną. I po prostu przebicie było i on musiał jakoś ująć ją w nieodpowiednim momencie. To jest bardzo dobrze. Lokówką. I tego się Gabi będziemy trzymać.